wiedziemy. To Z. Dzień dobry, dobry wieczór. Ja tu byłem dwa lata temu, mówiłem o podobnych tematach. Właśnie mi się Darek pytał, czy będzie śmiesznie. No zmieniłem pracę. I już nie jest śmiesznie, nie będzie śmiesznie. W tym roku niestety będzie poważnie. Spróbuję wam pokazać, że można sobie postawić... za głośno mówię. Coś wycinę chyba. Że można sobie postawić cloud open stackowy, taki poważny, poniżej 30 minut. Ta start. Prezentacja ma 50 stan, zgadzam się, więc na dzień dobry już jest oszustwo, ale jakoś sobie damy radę. No dwa lata temu pracowałem w Allegro, teraz pracuję w Allegro, w międzyczasie to śmieszna ta chwila, bo raz, dwa. Ja zostaję tam naturalnie do właśnie głosu, więc żeby było śmiesznie, dwa lata temu zmieniłem pracę między innymi przez jesień, bo spotkałem się z Sokrata, który był w Wiki szefem administratorów i odchodził z pracy. Ja to jego stanowisko przejąłem, pracowałem prawie dwa lata, no ale teraz tak się złożyło, że pracuję dla Mirantisu z Polski. Mirantis jest amerykańską firmą. Jesteśmy największym niezależnym dostawcą usług OpenStacka na świecie w zasadzie. Co prawda, ale koncentrujemy się bardzo na Stanach, bo niestety rynek tutaj w Polsce czy w Europie w ogóle jeszcze raczkuje. No jako jedyni mamy 16 dużych wdrożeń, 60 dużych wdrożeń, naprawdę dużych, takich od kilkuset do kilku tysięcy serwerów. No dla takich między innymi firm, jak tutaj widzicie. Dlaczego powstał Fuel? No przede wszystkim Fuel oczywiście powstał dlatego, że nic podobnego nie było na rynku. OpenStack jest dosyć skomplikowanym ekosystemem i stawianie tego no, jest dość skomplikowane, dość upiętliwe. Nie było w ogóle żadnej orkiestracji. Są różne podejścia w tej chwili. Dell robi swoje narzędzie. Ubuntu próbuje żużo dostosować, żeby stawiać OpenStacka. Nie było niestety nic dedykowanego i dlatego powstał Fuel. Żadne z tych narzędzi, oprócz Fuela, nie potrafi postawić OpenStacka w jakiejś takiej referencyjnej architekturze z wysoką dostępnością. Fuel jest jedynym w tej chwili. Z tego co wiem, nic nawet chyba nie próbuje, chociaż narzędzia Red Hata zaczynają iść w tym kierunku. Jest to dość naturalne, dlatego że my od jakiegoś czasu z Red Hatem dosyć mocno współpracujemy. Nasi klienci o to pytali, po prostu była potrzeba rynkowa, dlatego jakby zaczęliśmy się tym tematem interesować. No i było wiele różnych podejść w różnych miejscach, robiących to samo, dlatego staraliśmy się jakiś taki jeden wypracować, jedną metodę. Ale dlaczego naprawdę Fuel powstał? No dlatego, że taka instalacja OpenStacka jest no, ręczna, jeśli jest ręczna. No jest niestety, można powiedzieć krótko, upiekliwa. Trwa to bardzo długo. Można popełnić bardzo dużo błędów. Pamiętam swoje pierwsze próby, zabierały mi bardzo dużo czasu i nigdy się nie udawało. W zasadzie na końcu zawsze był jakiś problem. Zabiera bardzo dużo czasu. Nie wiem, czy ktoś z was stawiał OpenStacka? O! Ile to zajmuje, tak mniej więcej, żeby postawić PSH, taki klaster? Okej, dobra. Z drugiej strony instalacja przy pomocy Fuela jest całkowicie zautomatyzowana. Sprowadza się tylko do wprowadzenia podstawowych danych konfiguracyjnych. No, można zamienić się w rutynę. Po prostu tym toolem można stawiać ileś klasów, więc jest to naprawdę wysoko automatyczne. Ponieważ to są komponenty bardzo dobrze przetestowane, najczęściej wydaje się tego OpenStacka postawić dobrze i on działa. No jest bardzo szybka. Rozumiem, że nie da się czasu określić, tak? Ile to zajęło. A komu się udało postawić taki działający? Ile? Tak szczerze dwa dni się bawiłem. Dwa dni, no dobrze, to ja to założyłem. Powiedzmy tak bardzo optymistycznie 4 godziny. Dwa dni robocze, tak? W pracy. Tak, ja mam kolegę, Bartka Kupidury, który 4 godziny jak automat jest w stanie postawić OpenStacka działającego, ale on jest cyborgiem. Natomiast Fuel to naprawdę zajmuje około 30 minut. Powiedzmy, dla inżyniera, który tak dobrze zna OpenStacka, że go jest w stanie ręcznie postawić 4 godziny, zajmie mu to o wiele mniej niż powiedzmy 20 minut, to oczywiście zależy jeszcze ile jest sprzętu, bo tam jest permanent provisioning, więc to trochę też zabiera.
na przykład Dele potrafią w poście spędzić, nie wiem, 10 minut, więc no to jakby są czynniki niezależne od samego fuela. Jest to naprawdę bardzo szybkie narzędzie. No nie zawsze chodzi o to, żeby to szybko postawić, natomiast jeśli ktoś się zajmuje tym zawodowo i stawia to po prostu ileś razy w tygodniu, no to jest to nieoceniane narzędzie. Ktoś mi to było szybko i jest wolno. Nie wiem, może chyba trzeba się jednak. Dobrze. Czym jest fuel? Fuel jest oczywiście produktem, takim, który można sobie po prostu spółeczki zdjąć i zainstalować. Ale jest też biblioteką. To jest coś, co można sobie zabrać i użyć częściowo lub całościowo u siebie. Mając jakąś infrastrukturę, można część tych naszych narzędzi użyć, można całość, można sobie to skustomizować dowolnie. Jest to bardzo elastyczne narzędzie. Co jest bardzo ważne, że my czerpiemy doświadczenie z produkcyjnych instalacji. To znaczy, my tego używamy na co dzień, dlatego to jest jakby całe nasze doświadczenie włożone w to narzędzie. No i są to rzeczywiste deploymenty z wysoką dostępnością lub takie troszkę mniej produkcyjne na jednym nodzie. My oferujemy również zarządzanie waszym cloudem od początku do końca, jakby od wsadzenia serwera aż do postawienia open stacka na nim. W tym się zawiera i monitoring, i zarządzanie tym naszym plastrem, który już stoi, ale też na końcu my wspieramy w naszych wydaniach Fuela. A ja sobie lubię machać, bo w istnieniu mam tu nawet chyba. O, dobrze. Wspieramy również upgrade między releasami, nie tylko naszego toola, nie tylko Fuela, ale również między releasami OpenStack'em. No i jakie są zalety tego narzędzia? Przede wszystkim jest to całkowicie open source'owe narzędzie. Wszystkie komponenty są open source'owe. To, co my dokładamy, również jest dostępne na otwartych licencjach. Nie używamy żadnego własnościowego kodu, wszystko jest dostępne. Był taki okres, kiedy Fuel się składał z dwóch części, z biblioteki i z GUI. GUI było w zamierzeniu produktem do sprzedaży, nie było dostępne. W tej chwili również GUI jest otwarte i też można sobie kod podejrzeć, zmienić, sprawdzić. No przede wszystkim to jest nasze doświadczenie z produkcyjnych wdrożeń, więc jest tam troszkę problemów rozwiązanych, na które normalnie byście trafili w trakcie instalacji. I to oczywiście przechodzi przez całą procedurę testowania, continuous integration, continuous deployment, wszystkie komponenty posiadają testy, także można powiedzieć, że jest to bardzo dobrze przetestowane i również integracja tych komponentów jest bardzo dobrze przetestowana. Opcjonalnie można sobie oczywiście kupić u nas wsparcie. No i jest to produkt rozwijany przez cały czas. Ale może najważniejsze, z czego on się składa. Przede wszystkim bare metal provisioning, czyli ta część, która instaluje system na gołych serwerach fizycznych, oparta jest na Koblerze. Do tego cała biblioteka, czyli tak naprawdę manifest Puppeta. Oczywiście są to wybrane przez nas i gdzieś tam zmodyfikowane manifesty, wytestowane bardzo mocno na produkcji. Też są tak zmienione, żeby wspierały między innymi wysoką dostępność, bo normalnie te manifesty, które można sobie na przykład z Puppet Labsów ściągnąć, wysokiej dostępności nie wspierają. Jest również dodana pewna automatyka, kiedy rozpoczynamy pracę z plastrem, kiedy mamy tylko gołe maszyny i musimy zacząć to konfigurować, wtedy wprowadzamy dane do pliku, który sobie generuje konfigurację dla wszystkich komponentów. My dostarczamy też przykładowe konfiguracje. W praktyce są to po prostu pliki site.pt dla Puppeta z gotową konfiguracją, tylko wpisujemy klasy adresowe tak naprawdę i to działa po prostu out of the box. W najnowszym Fuelu my również dostarczamy nasze OpenStackowe paczki.
Powód jest taki, że Fuel zawiera kilka naszych patchy na OpenStacka, które jeszcze nie są w mainstreamie. To są patchy wspierające głównie właśnie wysoką dostępność, dlatego że OpenStack nie potrafi, ma problemy z włączeniem się do jednego miejsca bazy. Znaczy, jeśli coś z bazą stanie, to bywają problemy z ponownym włączeniem i podobnie jest z Rabbitem. Wspieramy CTS-a, Red Hat'a i Ubuntu i chyba od ostatniego release'u również te dystrybucje Red Hat'a OpenStackową. Czy ktoś kojarzy Red Hat OpenStack? Jest coś takiego? Jest, jest. Czy... Oni coś tam robią, ale to... RHOC, o właśnie, RHOC, tak? Wygląda. To jest też również wspierana, czyli wtedy właśnie patrzeć nie potrzebujemy, bo ona przychodzi z paczkami. No Essex jest wspierany, nikt tego nie używa, ale mamy już też Grizzly'ego przetestowanego i w pełni wspieranego. I oprócz tego mamy również dokumentację, co nie jest takie oczywiste, ta dokumentacja jest dość szczegółowa. Ja nie wiem, czy to widać, wydaje mi się, że chyba nie, ale to by było mniej więcej, w ogóle nie widać w zasadzie. To ja może powiem. No to są komponenty, tak jak one to wyglądają, czyli ta część od bare metalu, gdzie są obrazy systemów, Cobble, który instaluje nam te systemy. Mamy cały configuration management, w tej chwili jest Puppet, szef jest, przykro to mówić, jest, ja wolę szefa niż Puppeta, ale od dwóch release'ów nic się z tym nie dzieje. Cały czas nie ma pełnego wsparcia. No i ostatecznie paczki OpenStacka, nasze komponenty HA, czyli Rabbit i Galera, i monitorowanie, i logowanie. W tej chwili jest to oparte, zresztą chyba ktoś będzie o tym mówił, to zdaje się. Logstash, Elasticsearch, Kibana, zdaje się, że jest to wykład, prawda? Dzisiaj. To na pewno będę. Monitoring nie jest na nagierze, w tej chwili integrujemy za Big System. Mamy też Zubixa gdzieś tam wdrożonego już u klientów produkcyjnie, także nam to bardzo ładnie działa. Więc monitoring jest na Zubixie. Czy ktoś w ogóle używa Zubixa? No kurde. O Jezu, w końcu. A kto używa Nagiosa? Dobra. Okej. Okay. Dość oczywiste. My dolimy Zubixa. Ale na dżus jest. Do mikrofonu, jak już. Czuję się, bo tak teraz coś zje, za to, że tutaj... Ja wiem, ale to pogadamy sobie na końcu, a opowiem o tym naszym fuelu. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jest taka śmieszna sytuacja, że mamy People HD i Pacemakera i Korosynka. Mimo, że to w zasadzie są bardzo podobne narzędzia, to jest historyczne, dlatego że People HD był przez nas na początku wykorzystywany, a Pacemaker i Korosynk był jakby obok używany do robienia HA w Quantum. Zresztą w Quantum nadal nie ma możliwości zrobienia takiego pełnego HA, to jest tylko Active Standby. Tylko część komponentów można sobie ładnie rozrzucać. Prawdopodobnie będziemy wszystko przenosić na Pacemakera i Korosynka i ten framework. Wspierane systemy. I jakie są out of the box, że tak powiem, wspierane modele deploymentu? Zwolicie, się napiję, bo zaraz... Zdrowie. Woda. Myślałem, że organizatorzy przygotowali jakąś niespodziankę, ale... My też myśleliśmy. No właśnie, że są rozczarowani tutaj. W torby coś jest? Też nie znasz. I to jest tak naprawdę... cała ta techniczna otoczka jest ciekawa, fajna, ale to sobie właściwie każdy może zrobić. A to, co my wspieramy, czyli jakby wynik naszego doświadczenia, to jest w zasadzie najważniejsze. Czyli modele deploymentu, jakie można użyć sobie out of the box. Pierwszy to jest single node, on jest bardzo podobny do DevStacka, nie wiem, czy ktoś z was kojarzy DevStacka. Więc jest to w zasadzie DevStack, to jest to samo, tylko że stawiane z Puppeta, nie jest to jakiś tam skrypt z StarGSH. Mamy pełnego Puppeta, więc możemy się też bawić automatyzacją dalej. Oczywiście to nie jest w żaden sposób przez nas polecane na produkcji, no bo trudno, żeby sobie postawić klaster OpenStacka na jednym nodzie. Natomiast jest to fajne do zabawy, no i też oczywiście korzystamy z tego w trakcie prac nad fuelem.
Kolejny model to jest model z wieloma nodami, ale bez wysokiej dostępności. I on czasami jest stosowany, oczywiście wtedy nie mamy tej całej mocy, którą Fuel nam daje. On też może się oczywiście charakteryzować różnymi takimi wariantami, kiedy mamy Swifta na kontrolerach lub kiedy mamy Swifta na dedykowanych nodach. Taka elastyczność też jest w Fuel wbudowana, można sobie tak to rozłożyć, jeśli ktoś pragnie. Nie ma to większego sensu w praktyce, dlatego że jakby nody storage'owe, nody Swifta mają zupełnie inną charakterystykę obciążenia. One są obciążone I/O na dyskach, no dlatego nie ma to zbyt wielkiego sensu. I to są zupełnie inne maszyny niż na przykład pod kontrolery czy pod nody compute. Mnie się wydaje, że tu niestety części obrazka nie wyświetla się. Chyba brakuje jakiejś takiej pojawki. Natomiast no to jest node nasz w takim najprostszym deploymencie, gdzie Swift jest również Swift bez storage'owa, ten Swift jest również na serwerze i tak samo Swift Proxy, czyli ten gateway do HTTP, do naszych danych swiftowych, to oczywiście nie jest zalecane na produkcji, natomiast można sobie coś takiego postawić i to się czasami zdarza. Na przykład zdarza się to wtedy, kiedy w danym deploymencie w ogóle się nie korzysta ze Swifta jako storage'u, a jest on używany tylko i wyłącznie do trzymania obrazów, dlatego że Swift wewnętrznie w OpenStacku jest używany jako backend do obrazów. W takiej sytuacji ma to sens, natomiast jeśli chcielibyśmy korzystać ze Swifta, absolutnie nie ma to sensu. Troszkę większy sens jest wtedy, kiedy postawimy sobie startowe nody osobno. Swift Proxy może być równie dobrze na osobnych nodach lub na storage'owych nodach. Swift Proxy to jest typowa aplikacja HTTP, więc ona jakby jest w stanie wykorzystać te rezerwy z nodów storage'owych, CPU i no z siecią może być problem, bo jednak nody, te serwery storage'owe są dość mocno sieciowo obciążone, ale w pewnych scenariuszach da się to zrobić i robimy to. I tak naprawdę najciekawsza część, czyli deployment wielonodowy z wieloma serwerami w pełnej wysokiej dostępności. Ze względów architektonicznych potrzebujemy wtedy 3 nody minimum. To wynika z tego, że stosujemy galerę. Galera potrzebuje 3 serwery. Reszta usług OpenStacka mamy na nią też pełną kontrolę. Możemy sobie wszystko stawiać na kontrolerach lub, tak jak tutaj widzimy, stawiać na dedykowanych serwerach. My Quantum najczęściej w małych i średnich środowiskach stawiamy również na kontrolerach. W dużych środowiskach Quantum to jest zupełnie osobny deployment. Cała warstwa sieciowa staje się w ogóle jakby jest osobno zarządzana. Dlatego, że to bardzo często staje się wąskim gardłem w instalacji. I tak to wygląda w idealnym świecie, kiedy mamy 3 kontrolery. Powiedzmy, że z Quantum, jak widać, mówiłem wcześniej, że Quantum jest jedynym komponentem OpenStacka, którego się nie da łatwo zrobić Active-Active, bo w zasadzie się w ogóle nie da jeszcze. Są patche, w tej chwili są zmiany w projekcie, które na to pozwolą, być może. Dlatego jest to hot standby, czyli po prostu jeśli na Quantum przestaje działać, to musimy jedno ubić i przełączyć się na kolejne. I compute nody to są kolejne, w zależności od wielkości, kolejne dokładane przez nas klocki. Przy takiej instalacji z 3 kontrolerami jesteśmy bez problemu w stanie do około 100 nodów kompiutowych sobie zarządzać i wydajność jest zadowalająca. Tutaj podobna architektura z tym, że jeśli pragniemy, czy musimy korzystać ze Swifta jako niezależnego narzędzia, nie tylko do przechowywania obrazów, no to zalecamy postawienie sobie również nodów Swifta. Jeszcze jeden bardziej rozwity przykład, gdzie storage jest w ogóle na jakby osobnym klastrze. Jak jest realizowane przez nas HA? Zarządzanie tym wirtualnym adresem jest robione przez Hyperlive D i oczywiście protokół VRRB. Quantum, tak jak mówiłem, jest realizowane przez Corosync i Pacemakera. No i zatem na tym wirtualnym jednym adresie wisi sobie HA proxy, które ten adres trzyma i HAProxy łączy się do wszystkich komponentów. Będzie lepszy obrazek, mam nadzieję, że będzie lepiej widać niż tutaj, niż na poprzednich.
to omówimy sobie to dokładniej. My wybraliśmy galerę z kilku powodów. Ona po prostu nam działa, to jest jeden z głównych powodów, w przeciwieństwie do innych technologii w MySQL-u. Zaletą jest to, że wszystkie noty są aktywne, czyli mamy multimaster, mamy nie tylko H w tym momencie, ale mamy też, rozkłada nam się obciążenie na wiele nodów. I to jest bardzo ważne, dlatego że do niedawna baza potrafiła być wąskim gardłem. Przede wszystkim Keystone, to jest element autentykacyjny w OpenStacku, potrafi generować miliony tokenów i to naprawdę bazę bardzo mocno obciąża. W tej chwili w Keystone ta autoryzacja została troszkę zmieniona. Jest inny mechanizm podpisywania tych tokenów, które się nie generuje, jest ich mniej. Z tym tutaj optymizacją to tak nie do końca jest. Nie zaobserwowaliśmy tego w praktyce, żeby to jakoś bardzo dobrze działało na dużych linkach. Niestety no nie działa to rewelacyjnie, ale chyba na razie nie ma innych mechanizmów. Tak to wygląda. Pod MySQL-em jest biblioteka WSREP, która zajmuje się synchroniczną replikacją. Jest pełen multimaster, HA proxy może kierować zapytania i odczyty, i zapisy do wszystkich nodów. W zasadzie jest to transparentne dla klientów. Co się dzieje w przypadku awarii? Połączenie jest zrywane, klient jest przełączany do innego noda. My potrzebujemy patcha w OpenStacku, który jest w stanie się zorientować, że musi się połączyć do innego noda, że łączy się w tym momencie do innego noda. To jest jeden właśnie z naszych patchy, które do OpenStacka musieliśmy wprowadzić. I działamy dalej, nic się nie dzieje. Kolejny komponent HA to jest RabbitMQ, czyli nasza kolejka, która tak naprawdę służy w OpenStacku. Baza jest stanem OpenStacka, dlatego że wszystkie API są bezstanowe, więc baza jest jakby stanem całego klastra, a Rabbit jest taką szyną komunikacyjną, jak tutaj dzisiaj kolega mówił o automatyce domowej, ma dokładnie takie samo zadanie, komponenty po prostu między sobą wysyłają zadania do tej szyny i gdzieś tam konsumują inne komponenty, tak to działa. My używamy tak zwanych lustrzanych kolejek w Rabbicie, bardzo dobrze to działa. Potrzebny też był patch, żeby poinformować konsumera, że musi korzystać z innego mastera, dlatego że w Rabbicie musi być jeden master, zawsze jest jeden master wybierany. I tak właśnie wygląda ten mechanizm HA, że w przypadku awarii Rabbit decyduje, który z pozostałych nodów jest masterem. Wysyła również powiadomienie do konsumera, który korzystał z innego noda, z tego, który już nie żyje. I mamy nowego mastera. I tak wygląda ten rysunek tego naszego HA w całości. Nic tu nie brakuje. Oprócz tego, że powinien być tu jeszcze jeden nod. Tak jak mówiłem, mamy trzy nody, ale gdybyśmy tutaj dorzucili do tego rysunku jeszcze jeden, to już by tam nic nie było widać, dlatego są dwa tylko. Mamy dwa widy, którymi się w KeepAlive zajmujemy. Jeden jest zewnętrzny, to jest ten, z którego korzysta powiedzmy każdy API i każdy klient. KeepAlive sobie tutaj pilnuje, gdzie ten adres IP w danym momencie jest. I on jest tak naprawdę ten adres zaterminowany na HAProxy. Wewnętrzny adres jest używany do łączenia się z wewnętrznymi serwisami, czyli z tymi API, które są jakby load balansowane na HAProxy. Oczywiście to HAProxy ma połączenie do wszystkich komponentów i odwrotnie. To HAProxy też ma połączenie do wszystkich komponentów. No też by to strasznie nam zaciemniło ten obrazek, dlatego nie ma tego. Jeśli adres IP się przenosi, przenosi się też aktywne HAProxy w tym momencie, to HAProxy będzie sterować ruchem do reszty komponentów. To jest dość tradycyjna architektura, jeśli chodzi o HA. Myśmy to również tak zrealizowali. Nie jest to może jakiś rocket science, natomiast kosztowało to bardzo dużo testowania ze względu na to, że OpenStack jest dość aktywnie rozwijany projekt. I jak to wygląda w praktyce? Wydaje się, że będę miał chyba czas, żeby pokazać, jak to wygląda rzeczywiście tak real life.
Administrator systemu pierwszą rzecz, którą robi, to instaluje tego master noda, czyli tego noda, na którym jest fuel. Tak naprawdę jest to kodel i puppet i troszkę skryptów tam w środku. Kolejnym etapem jest wprowadzenie informacji o infrastrukturze fizycznej, czyli po prostu to, co kodel potrzebuje do deploymentu, czyli adresy MAC urządzeń i system operacyjny, który chcemy na nich zainstalować. To się dzieje automatycznie, to znaczy możemy sobie przygotować taki szkielet, wygenerować, wrzucić go do koblera. Kobler w tym momencie, w zależności od tego, co wybraliśmy, instaluje goły system operacyjny plus agenta Puppeta i w tym momencie mamy te nasze nody gotowe do deploymentu. One sobie wiszą, czekają, fuel wie, że one tam są, może coś z nimi zrobić. Kolejnym etapem jest wybranie architektury czy topologii, która nas interesuje. Mówimy sobie temu fuelowi, co my chcemy, na którym nodzie mieć. On to też sprawdza, waliduje połączenia sieciowe, to jest dość ciekawe, dlatego że najczęstszym problemem jest konfiguracja sieci w instalacji OpenStacka. On nam pokaże, że może rozmawiać z wszystkimi nodami i że te adresacje, które mu przydzieliliśmy, są prawidłowe. I tak naprawdę Puppet w tym momencie wchodzi do pracy i instaluje na nodach komponenty OpenStacka. Tak to dokładnie wygląda. Mamy tego master nodę, gdzie jest kobler z bare metal provisioning i Puppet. Najpierw oczywiście swoją pracę wykonuje kobler, instalując podstawowy system. Na to wchodzi Puppet master po wyborze deploymentu i instaluje już komponenty OpenStacka. Web jest w nawiasie dlatego, że kiedyś to był osobny projekt komercyjny, w tej chwili jest to część Fuela. Został napisany w miesiąc, znaczy Fuel sobie jako biblioteka istniała. Nasi inżynierowie stwierdzili, że fajnie by było mieć do tego jakieś UI, dlatego że klienci bardzo o to pytali, albo musieli robić coś swojego. I zespół wzięł, zdaje się, że w Charkowie lub w Saratowie. W miesiąc napisał te narzędzie. To jest jeden z software, który używa Fuel Library pod spodem, bo on to dokładnie robi. Tak jak każdy admin może sobie tą bibliotekę wziąć i użyć, żeby zbudować swojego OpenStacka, tak samo Fuel po prostu używa tego wewnątrz do zarządzania całym klastrem, do budowania klastra. Oczywiście on nie jest tak elastyczny jak sam Fuel. Fuel wspiera kilkanaście modeli deploymentu, takich predefiniowanych, a Fuel Web już niestety tego wszystkiego nie potrafi. No niestety wygoda troszkę niestety sprawia, że musimy poświęcić elastyczność. I okazuje się, że będziemy mieli chwilę czasu, to ja się postaram pokazać, jak to wygląda. By ci teraz się ruszało. Tak? Demo jest w ogóle oparte na VirtualBoxie, więc nie osiągniemy tutaj zagrodnych prędkości żadnych. Jeszcze dodamy. F11 robi coś wewnętrznego? Tak? Nie. Coś. Nie, to można jakoś tak magicznie, ale ja tego mapę tutaj nie bardzo lubię. Dobrze. Więc. Oj, przepraszam, odwiedzę się. Zatem. Tak wygląda to, jak sobie zainstalujemy Fuela. Jak widzicie, mamy tutaj jakieś informacje o tym, że mamy w tej domenie broadcastowej jakieś dostępne hosty. Mamy powiadomienia. Ja tutaj uśpiłem komputer, więc on w międzyczasie pewnie stracił gdzieś tam połączenia do nodów i odzyskał z powrotem.
Mamy potwornie wydaje na maszyny tutaj dostępne z 1 giga RAM-u, 0,7 RAM-u, z jednym korem, także piękny cloud możemy sobie zbudować. Jak to wygląda? Jest bardzo kliki. Budujemy sobie clouda pod nazwą Jesień, bazującego na Grizzly. Tutaj ze względów jakby objętościowych nie mam wszystkich paczek, dlatego jest tylko Grizzly. Jak widać, możemy sobie więcej cloudów zbudować, gdybyśmy mieli nody. Gdybyśmy na przykład poczekali do grudnia, to moglibyśmy też zbudować na przykład zimę. Skoncentrujmy się jednak na jesieni. Tak wygląda na dzień dobry nasz ekran. Wiadomo, że musimy mieć kontroler. Wybieramy sobie architekturę. No niestety nie stać nas dzisiaj na to, żeby postawić z HA, dlatego że potrzebowalibyśmy wtedy minimum 4 nody, których tutaj nie ma. Dlatego postawimy sobie multinod, ale bez HA. Dalej, mamy dość kluczową część konfiguracji, czyli wybór jakby metody sieciowej. Tutaj użyjemy flat DHCP, dlatego że VLANów tutaj niestety nie dorobiłem się na tym laptopie wewnątrz. Za chwileczkę zobaczymy, jak tutaj się ładnie sieć nam zweryfikuje, o ile nam się zweryfikuje oczywiście. Mamy podstawowe ustawienia administracyjne, czyli wszystkie dane dostępowe do OpenStacka. Możemy sobie wypchnąć lobby do jakiegoś zewnętrznego systemu. Wybierzemy sobie taki hypervisor, na jakiego nas stać, QEMU, dlatego że nam tu VirtualBoxie nic innego nie zadziała. Możemy też wybrać OpenStackowy scheduler. I z ciekawszych rzeczy można sobie dodać swój public key, który będzie dostępny na wszystkich nodach, to jest dość przydatne. Mamy też log, natomiast w nim teraz będzie tylko informacja z tych nodów, które teraz się zainstalowały, jakby gotowe do instalacji komponentów OpenStacka. I mamy też jakieś specjalne czynności, czyli głównie wyrzucenie naszego clouda i zmianę mu nazwy. Dobrze, dodajmy sobie jakieś nody, mamy 3 dostępne, ona tutaj ładnie pokazuje. Dodajmy sobie kontroler. Moglibyśmy dodać więcej, no niestety za mało mamy nodów. I dodajmy sobie ze 2 komputy. Właśnie z przykładu tego pokazuję taką podstawową informację o systemie. Możemy sobie obejrzeć, co nam się tam pojawiło, co nam się wykryło. Dobrze, cidera nie będziemy stawiać. I on jest w tej chwili skonfigurowany i gotowy do deploymentu. Natomiast jest tutaj ta ciekawa sprawa, można sprawdzić sobie, czy ta nasza konfiguracja sieciowa zadziała. To znaczy, czy Fuel jako orkiestrator tej instalacji jest w stanie porozmawiać z tymi nodami, czy ma do nich połączenie. No, wygląda na to, że ma. Byłoby dziwne, gdyby nie miał. Daleko nie ma, bo jest to dokładnie na tym samym komputerze. I w zasadzie to tyle będziemy w stanie dzisiaj z tego demo obejrzeć, dlatego że to potrwa z pół godziny niestety. Nie dlatego, że jest wolno, tylko dlatego, że jesteśmy na VirtualBoxie. Jakby w tle tutaj są odpalone tak naprawdę 3 wirtualki, 4 wirtualki, bo jest też Fuel. One teraz się zabutują od nowa i będzie się na tych wirtualkach instalował OpenStack, to można sobie podejrzeć. Natomiast ja jeszcze tylko pokażę, jak tak naprawdę wygląda biblioteka w środku.
śpię z nim godnie. Mirar był lepszy tutaj. I to jest w zasadzie biblioteka, czyli są wszystkie komponenty OpenStack plus oczywiście cała ta warstwa zarządzająca. To są manifesty Puppeta. Jaki w ogóle jest podział między szefa a Puppeta? Kto zła Puppeta? Jedna osoba. A kto szefa? Porówno jest. O Jezu, jestem zaskoczony bardzo. Co tu jest najciekawsze? Najciekawsze jest to, to są właśnie te rzeczone, wspomniane wcześniej, gotowe do użycia przykłady deploymentu. Tutaj może jeden obejrzymy, jak on wygląda. Podstawowe ustawienia. Tutaj tak naprawdę zmieniamy tylko adresy IP i klasy IP. W teorii potrzebujemy trzech odrębnych sieci, natomiast w praktyce można użyć dwóch, dlatego że sieć managementową można sobie skombinować z siecią publiczną. Oczywiście idealnie byłoby, żeby tak nie robić. Tutaj widzimy ustawienia do HA. Nazwy nodu są oczywiście również do zmiany. Nic nie każe nam używać takich nazw. I ciekawe rzeczy zaczynają się. W zasadzie jeszcze nie tu. To jest dość długi dokument, bardzo długi materiał nawet. Co tylko pokazuje, ile pracy to trzeba było włożyć, żeby to zrobić. Konfiguracja sieci. I tutaj zaczynają tak naprawdę definicję już klas dla nodów, czyli to jest tak naprawdę konfiguracja samego OpenStacka, to wszystko wcześniej to były przygotowania, żeby to uruchomić. Dobrze, to nie jest zbyt pasjonujące, mam na nie szacujących ekranów, więc może spróbujmy zobaczyć, na jakim etapie jest nasza instalacja. Możemy sobie podglądać na żywca logi z tych serwerów, co tam się dzieje z nich. One już są dość daleko, to jest 26%. Pewnie za 10 minut byłoby gotowe, no niestety nie będziemy czekać. Chciałbym tylko pokazać. Sama inicjacja jakby Puppeta jest wykonywana przez App Collective, czyli ten Puppetowy orkiestrator. On tak naprawdę odpala Puppeta na nodach, mówi Puppetowi, co on ma zrobić, z kim ma to rozmawiać, jak jest Puppet Masterem. No, to sobie idzie. No niestety nie będziemy w stanie
obejrzeć, jakie to jest miejsce. Widzimy, że wszystkie piszą na instalację systemu jeszcze. No to troszkę potrwa niestety. Dokładnie tu. Także Puppet jest świadomy tego, Fiore jest świadomy tego, co się dzieje w nodach i może nas o tym informować. No dobrze, zostawmy to na razie. Byliśmy tutaj. Jak wygląda, jak się ma ta część webowa do całego... Fiore Lab jest po prostu jednym z klientów Fiore Library. Dziękuję bardzo. Fiore Lab dostarcza ISO do instalacji. Tego nie ma w Fiore'u... Tego nie ma w Fiore'u standardowo. To jest coś, co jest przez nas spakowane, gotowe do instalacji. Wrzucamy sobie, odpalamy za gdzieś około po 10 minutach i jest ten master do Fiore'a gotowy. To jest oczywiście jakiś interfejs graficzny, taki zresztą jak widzieliście przed chwilą. Cały hardware discovery, czyli coś, co przy odpowiedniej konfiguracji sieci dzieje się automatycznie. No i modele deploymentu troszkę mniej elastyczne niż te w samym library, ale również używalne. I to nam buduje klastra. Normalnie całą tę część musiałby zrobić administrator, czy to ręcznie, czy to gdzieś na pół automatycznie, korzystając z naszych skryptów. No i oczywiście nie widziałby tak ładnie, jak tam się systemy instalują. Musiałby albo podglądać konsolę, albo długo poczekać i uwierzyć na słowo. Tak, Jan Borys jest jednym z wiceprezesów Pilatesu i próbował nauczyć Fiore używania takie zwierzę właśnie tutaj na obrazku. To nawet zadziałało. Jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam na fiore.com, tam są wszystkie informacje, a sam projekt rozwijany na GitHubie, tak jak wiele innych projektów. I pytania. Wiem, że zaraz ktoś nas będzie wyzywał, że macie mikrofonów, także może poczekam. Ja mam pytanie odnośnie dodawania nodów, tak? Czyli stawiamy maszynę główną, która ma sterować tym wszystkim, a nody dodajemy podczas instalacji, czyli podajemy, nie wiem, IP tych urządzeń i jak to wygląda w ogóle ta instalacja systemów na nich, tak? Bo ja na przykład tego nie zrozumiałem. Podczas używania tego UI, czyli jakby całego systemu, to się dzieje automatycznie. Jeśli systemy są w tej samej domenie broadcastowej, to nasz komponent, który steruje koblerem, on je wykryje i będzie wiedział, że one tam są. One oczywiście muszą być na PXE ustawione do budowania. Właśnie, no to mi chodzi. Tak. No to... można dodać kolejne tak. Na takiej samej zasadzie, że on rozpoznaje, musimy mieć PXE włączone i on wtedy... Tak, gdybym na przykład teraz w tym VirtualBoxie, zresztą mogę pokazać w sumie, podniósł po prostu nodę, który jest w tej samej domenie broadcastowej i ma PXE i zacznie gadać do koblera, to jemu by się tam w tym pojawił kolejny niezalogowany... Tak. Natomiast jeśli nie używamy tego UI, tylko używamy samej biblioteki, no to jest taki generator, wpisujemy tylko podstawowe dane nodów, czyli MAC, no bo PXM musi wiedzieć, jakby z czym rozmawia, i jaki system operacyjny. Tam jeszcze kilka takich drobnych szczegółów, które są do Kickstartu potrzebne. I generujemy to, kobler o nich wie, jak one się pojawią, no to zrobić z nimi to, co my chcemy, żeby zrobić. A, czyli wtedy jak już mamy zainstalowany system, tak? Ja rozumiem. No jeśli chcemy dodać jakikolwiek node, zawsze mamy najpierw ten master node, na którym jest Fuel. I wtedy generujemy za każdym razem konfigurację dla koblera. Możemy mu to wpisać ręcznie, albo przez to web UI, ona też web UI, albo używając takiego generatora, który my dostarczamy. Do tego generatora się najczęściej używa na początku. Jak mamy master node, nie wiem, 10 innych hostów, wpisujemy te 10 hostów i generujemy sobie konfigurację. To jest tylko po to, żeby kobler wiedział, że ma takie maszyny i że takie maki się do niego odezwą i co on ma z nimi zrobić. To jest tylko do tego, nie? Dziękuję. Szanowniczyk. Pytanie, feedback może dla was, bo testowałem, przepraszam.
najbardziej jest bardzo fajny. Tym bardziej w momencie, kiedy... Kiedy w DevStacku coś wypszyli i instalacja ta niestety nie działa, więc pozostawiając OpenStacka uzyskałem coś, co było dla mnie modelem referencyjnym. Czyli udało się z Fiorami, tak? Z Fiorami jak najbardziej się udało, tylko właśnie rzecz jest taka, że mam typową infrastrukturę, czyli source server i mają swoje dyski. QLM jest także tak dedykowany storage, musi być na dedykowanym serwerze. Właśnie, czy istnieje sposób, żeby to jakoś w miarę łatwo pożenić, żeby... Z tym GUI nie, niestety. To jest jedna z wad. Używając library można wszystko zrobić, bo pod spodem wystarczy zmienić sobie jeden z tych liczków PP, żeby on użył innego miejsca storage'u, albo zdefiniować mu hosta, który będzie inny, będzie miał na przykład, no nie wiem, gdziekolwiek ten storage, bo rozumiem, że problem jest, że on ma zdefiniowane na stałe... Nie mam kostki, które mogę przeznaczyć na storage, tym bardziej. Ogólnie warto by się chyba zastanowić, że to była domyślna infrastruktura, bo jeżeli weźmiemy, powiedzmy, infrastrukturę z VMware'a, to będziemy mieli albo swoje dyski, albo jakiś SAN z tyłu, a no, raczej nie będzie robił sieci oddzielnej storage'owej po IP-kach. Tak, z tym VMware to jest też inna historia, my zawsze staramy się mówić klientom wszystkim, zresztą, że OpenStack nie ma nic, kompletnie dokładnie 0-0 wspólnego z VMware i nie można myśleć o tym jako o jakimkolwiek zamienniku VMware, bo to będzie bardzo bolało i wtedy ludzie płaczą, bo im się wydaje, że zamienią sobie VMware. Część usług, które robi VMware, można położyć na OpenStacku, a na pewno nie całość. Nie? To jest akurat, to już patrząc na formę OpenStacka, z tego co się orientuję, były jakieś wdrożenia, gdzie podpięli pod Libgitta VMware'a i nawet to komuś podobno działało. Nawet to ja zrobiłem. No. Ale to nie o to chodzi. No. A jeszcze pytam o takie odnośnie upgrade'u, bo w dokumentacji, nie wiem, może jakaś wersja nowa wyszła na dniach, ale w dokumentacji, którą macie na stronie, jest zdecydowanie napisane, że upgrade musisz. Z Folsomu do Grizzly'ego, z tego co pamiętam, jest ścieżka wspierana upgrade'u. Tylko, że jest obwarowana ile masz tam... Po prostu mówię, co macie na stronie. A to muszę sprawdzić, to ciekawe. Bo może to rzeczywiście usunę. No to jest dość ryzykowne, dlatego że jeśli to narzędzie jest tak elastyczne, jak jest, to ciężko jest przewidzieć wszystkie scenariusze. Jeśli coś było przez ten FuelWeb robione, to upgrade da się zrobić, no może nie bez problemu. To zawsze boli OpenStacku, ale da się zrobić. Natomiast no jeśli użyliśmy jakiegoś dziwnego scenariusza pod spodem, no to ciężko go przewidzieć. Czy są może jeszcze jakieś inne pytania? Ja mam pytanie na głos z zaproponowanych systemów dla możliwości. Zginęła jedna z tych rzeczy, gdzie były właśnie defaty i jego wolne w wersji 6.3. Nie wiem, czy to jest jakiś tak aktualizacji z prezentacji, czy tak? Tak, 6.4 jest już wspierany, tak, jest. Natomiast tam 6.4 pamiętam był taki problem, że zdaje się, że Quantum tam chyba nie do końca, czy Open Switch nie do końca działał. Chyba chodzi o ten sterownik w PPL, natomiast nie jestem pewien, teraz to działa. Tak, 6.4 już... Zresztą możemy sprawdzić na stronie, ale z tego co pamiętam, to działa. Czy to jest jakieś wasze jeszcze przychodzenie, jak powiedzmy, się próbowało się od was, czy tak, to jest wspierane ta wersja, czy to jakieś wymagania pod adresem? Nie, to generalnie jeśli robimy to całościowo, tym fiolę webem, no to w przypadku, nie wiem, czy mówimy o CentOSie, czy Red Hacie, w CentOSie jest ISO, które my jakby dostarczamy, base system, no w Red Hacie musisz wsadzić swój system, bo my go nie dostarczamy. Nie mamy żadnej umowy z Red Hatem, no i musisz oczywiście swoją licencję do Tarpetu, tak? Tarpet to jest, no nie wiem, ten system aktualizacji Red Hata. Natomiast nie ma approvalu, tylko w dokumentacji jest napisane, że wspieramy taki system, co się wiąże z wersjami OpenStacka, Apeta, tego typu historiami, tylko i wyłącznie. Nie, znaczy wiadomo, jak było to po prostu w następnej wersji. Ale Red Hata, czy ciężko powiedzieć, no to jest cały proces jakby sprawdzania tego na nowej wersji.
a macie właśnie jakoś ostatnio, jak to było, trochę zaśmienić. Mogę sprawdzić. Jak szybko się pojawiło wsparcie, tak? Po wyjściu z systemu. Ja pamiętam, jak 6.4 wyszło i pamiętam, że był klient, który bardzo tego potrzebował, więc to dość szybko nastąpiło, no a ten klient bardzo dużo pieniędzy zapłacił, więc może dać. Natomiast jeśli... No ciężko mi wyczuć. Ciężko sprawdzić. Mogę sprawdzić, jak to wyglądało w praktyce. Okej, bo musi już czas skończyć. Także jeśli są jakieś inne pytania jeszcze, to...